Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj taki szybki test. Długo się wahałem. Byłem sceptycznie nastawiony, ale a co tam, trzeba spróbować. Droga zima, drogi opał. Więc zaryzykuję dzisiaj. Zakupiłem owies. Tak, owies, dobrze słyszycie. I testuję. Tu mamy ten nasz zarąbisty produkt. Jest tam, gdzieś tam słoma jest, ale widzę, że jest to taki dosyć wysuszony produkt. Nie jest wilgotny. Worek 40 kg w cenie, no nie małej, bo 56 chyba złotych. Wymieszałem go w proporcji 1 do 1 z peletem. Rzekomo klasa DIN, ale do tego rzekomo, bo nie jest żadną klasą DIN. Zresztą sami widzicie, jakieś brązowe coś, ale mniejsza z tym. Wymieszałem go w proporcji 1 do 1, gdzieś jeszcze jakieś farfocle są. No i tak sobie piec tyka już drugą godzinę. Nie odpalałem go jeszcze z owsa i tego miksu, tylko leciał już po prostu na pelecie i potem dosypałem. Więc dopiero rano będzie widział, czy piec ma jakiś problem, żeby tą temperaturę osiągnąć i czy w ogóle odpali z tego peletu, czy dobrze ustawiłem zasyp początkowy i nadmuch. No ale nie przedłużam. Temperatura zadana 66, już przebił na 70, ale to jest norma. Zawór na 40. Nie patrzcie, on otwiera się dlatego, bo podłogówka błędnie daje odczyty, ale tak, leci podłogówka, około 100 metrów kwadratowych ma do grzania w tej chwili i kaloryfery około 12 jest teraz puszczonych, czyli będzie to ponad 120-130 żeberek. No i jakoś dobił do temperatury. Oczywiście musiałem dźwignąć nadmuch na 35-34%. Dozowanie dalej 5 sekund, przerwa 30 sekund, bo no, tego owsa leci więcej niż peletu, bo on tam gdzieś się prześlizguje między tymi granulkami. Płomień, no teraz mi wszedł w fazę podtrzymania. Tak wygląda płomień. Praktycznie już trochę zamiera, ale tragedii nie ma moim zdaniem. Idzie elegancko. No jak to wiadomo, przy mieszance owies pelet nie będzie tego popiołu sypkiego, tylko będą takie granulki czarne gdzieś wypalone. Ach, otwarłem i już czuć palonym owsem. Cóż mogę powiedzieć, po prawie 3 godzinach prób, błędów nie zauważyłem, żeby piec niestabilnie działał. Nie ma tam jakichś oblepionych boków. Dobił do temperatury. Wodę ładnie grzeje. Zobaczymy. Na razie mam dwa worki, około 80 kg. Przetestuję. Daleko mi od tego, żeby tym palić, ale może raz tym, trochę tego, może dokupię więcej, tak, jakiś trudny okres, żeby coś tam troszeczkę zaoszczędzić. Sami wiecie, jak to jest. Więc kto się nie boi, może spróbować, ale myślę, że palenie non-stop taką mieszanką nie jest czymś dobrym dla pieca. Na pewno nie jest dobrym. Ale raz na ruski rok nikomu nie zaszkodziło. Tak jak sami wiecie co, jak się pije w umiarze, to też nikomu nie szkodzi. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło, w razie pytań piszcie. Aha, i mój piec to Kamen Perfect Bio 15 KW. Tak dla gwoli informacji. Pozdrawiam. I trzymajmy kciuki dzisiaj za naszą reprezentację Polski. Hej!